A w naszym programie konkurs, uwaga, do wygrania voucher o wartości 2000 zł w Golf and Country Club, właśnie tam w Sobieniach Królewskich. Weekendowy pobyt dla dwojga w hotelu czterogwiazdkowym, a także lekcje golfa oraz kolacja dla dwojga w pałacu. Jeżeli macie ochotę na taki weekend, wysyłajcie SMS o treści GOLF pod 7320. A jak widzicie, za nami podróżniczka pani Elżbieta Dzikowska oraz Kasia Kępka i opowiedzą nam, dlaczego nie trzeba wcale jechać do Tajlandii, żeby było fajnie w wakacje. Dokładnie tak, ze mną pani Elżbieta Dzikowska, podróżnik, witam bardzo gorąco. Dzień dobry, witam państwa też. Pani Elżbieto, zjechała pani wzdłuż i wszerz cały świat, ale ostatnio skupia się pani na Polsce, stąd też te publikacje. Jest lato, nie da się ukryć, przepiękna pogoda. Wiele osób z całą pewnością zdecydowało się na to, by spędzić wakacje w naszym pięknym kraju, nad Wisłą położonym. Gdzie oni mają jechać, żeby przywieźć wspaniałe wspomnienia i móc powiedzieć potem, że Polska jest uroczym krajem? Ja najpierw powiem, gdzie byłam ostatnio. Niedawniej jak sobota, niedziela, poniedziałek. W miejscu zupełnie niezwykłym. Nazywa się Futoma. Jest to mała wioska niedaleko Rzeszowa. Po drodze można Łańcut zobaczyć, Leżajsk, prawda, Dynów. Ale wiecie, co tam się dzieje? Szóste dni Futomy. Pracował pan Jerzy Panek 3 lata, żebym ja tam dotarła. To jest taka wioska, 1200 osób, która ma własną kapelę. I ta kapela wiejska jest znana bardziej za granicą, aniżeli tutaj. Do tej kapeli pan Jerzy Panek zbiera piosenki od dziadka, pradziadka i to się kultywuje, bo nie tylko oni dorośli w strojach ludowych, kapeluszach odpowiednich występują kiedy trzeba i gdzie trzeba, ale także jest młody zespół dzieci i młodzieży, który będzie tą tradycję kultywował. Wioska taka, że jak się spaliła chata jednego z sąsiadów, 11 osób zostało bez dachu nad głową, to reszta się złożyła, wybudowała im nowy dom. Własnymi siłami. No niesamowicie, cudowna sprawa. Przy tym w kościele odbył się poważny koncert Nikolaus, chóru Nikolaus, który odśpiewał mszę Józefa Elsnera. Ja tego w Warszawie nie słyszałam. Czyli proszę. Jak się okazuje, cudze chwalicie, swego nie znacie, to się sprawdza. Trzeba tak, ależ naturalnie. Są jeszcze naturalnie. Miejsca przepiękne i nieodkryte. Można wrócić z wyprawy po Polsce. Triumfalnie, ja byłam ostatnio w Zielonej Górze i przekonałam się, że wina nasze lubuskie są naprawdę dobre, a miałam dużo wątpliwości. I odkryłam tam przecudowny drewniany kościółek z XVI wieku w Klębsku, renesansowy. Cudowna polichromia. A w ołtarzu taki prawie witostwoszowski ołtarz gotycki z około 1400. To wielkie odkrycie. Taki sam kościół, taki sam z tego czasu, tyle że nie drewniany, jest na Opolszczyźnie, w Małujowicach. Też cały pokryty gotycką polichromią, zwany Śląską Sykstyną. Naprawdę warto tam specjalnie pojechać, ponieważ na Śląsku Opolskim jest cały taki ciąg polichromii brzeskich, poczynając od Brześcia, 20 kościołów przepięknych. Niech kończymy jeszcze powiem mam o nadzieję, Ponidziu. Mam nadzieję, że wszyscy robią notatki. Tak, bardzo. O Ponidziu, proszę jechać na Ponidzie. Wiemy, że tam jest Pińczów, że jest Busko, ale poza tym jest mnóstwo wspaniałych rzeczy. Jest oczywiście Nida, a nad Nidą jest Wiślica. To jeden z najstarszych naszych kościołów i tam najstarsze zabytki romańskie i płyty i polichromie później, a niedaleko Bejsce. Ja państwa naprawdę zasypię tymi nowościami, panie bo Elżbieto. Trzeba odkrywać Polskę nieznaną. A pierwszą pielgrzymkę, jaką należy odbyć, to jest szlakiem piastowskim, proszę państwa. Poznać własne korzenie od Poznania Gniezna, Ostrów Lednicki. Cicho. Apelować pani Elżbieto, żebyśmy się jeszcze spotkały. Strzebnica, Strzelno, Trzemeszno,
poprzez Czeczk do Płońska i tak dalej, i tak dalej. Poznajemy swój kraj, a potem dopiero Egipty i Tunezję. Tak jest, bardzo słusznie. Ja się uczepię tego ostatniego zdania i będę apelować o to, aby tutaj może jakiś kącik urządzić, pani Elżbieto. Polska nieznana. Polska nieznana, a powinna być znana, bo na to zasługuje. Tak się składa, że po naszym pięknym kraju podróżowali również ostatnio uczestnicy Kia Lotos Race i oni pojawili się po raz pierwszy w tym sezonie na torze w Poznaniu. Więcej o tym Maciej Cejrowski, który spędził z zawodnikami cały długi dzień.